Chłopcy są zadowoleni, ponieważ ich plan działa. Szukają kolejnego ucznia, od którego zamierzają wymusić pieniądze. Mogę teraz ja zarząd? Dawaj. Spoko. Już mam upolowaną ofiarę. Siemasz. Słuchaj, albo wyskakujesz z kasy, albo zrobimy ci taką jazdę jak Tomkowi na fejsie. Co? To, że jak nam nie dasz 5 dych, to będziesz miał totalnie przechlapane. Ale ja wam nic nie zrobiłam. Kasa, albo będziesz szkolnym pośmiewiskiem. Ja nie mam pieniędzy. No to masz przewalone. Żebyście wy zaraz nie mieli przewalone. Weź pola, odwal się. To nie twoja sprawa. Wy lepiej się od niego odwalcie, okej? A jak nie, to co nam zrobisz? Zostawcie go, dobra? Ty chyba nie wiesz, z kim zadzierasz. Nie wiem, z kim zadzieram. Zapomniałeś, że chodzimy do jednej klasy, durniu. Weź pola, odwal się, bo tobie też możemy zniszczyć życie w 5 minut. Wystarczy parę naszych komentarzy. Błagam was, nie rozśmieszajcie mnie i zostawcie go w spokoju, jasne? Grozisz nam? Tak, dokładnie. Nie możesz, przecież to my groziliśmy ci pierwsi. Serio? Ty jesteś taki ograniczony, czy tylko takiego udajesz? Weź pola, odwal się już. To naprawdę nie twoja sprawa. Jeszcze raz usłyszę, że wymuszacie od kogoś pieniądze, to będziecie mieć kłopoty, jasne? O, śliweczkę? Chodźcie lepiej stąd. Spadamy. Spadamy. Tak, spadajcie. Szkoda czasu na idiotkę. Pola, chciałabym ci bardzo podziękować. To było wielkie, co zrobiłaś. Dziękuję. Nie no, spoko. Oni wcale nie są tacy straszni. Nie martw się.